Za moimi plecami znajduje się nowe rondo w kobyłce osów. Są stąd trzy zjazdy. Jeden na nowy wiadukt, drugi na stary przejazd kolejowy. I mimo wszystko, aktualnie kierowcy w większości wybierają stary przejazd kolejowy. Głównie z przyzwyczajenia, bo nawet znaki kierują na nową przeprawę, która znajduje się dokładnie za moimi plecami. Właśnie tam. Skąd ten czerwony pojazd teraz jedzie? A jak dokładnie powstawała ta inwestycja i jak wygląda teraz, kiedy jest oddana do użytku i co się jeszcze będzie działo dalej na budowie? O tym w tym filmie. Zaczynamy! Mazowieckie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć, jestem Awiznosz i zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z mazowieckich inwestycji. Znajdujemy się bezpośrednio nad przystankiem kolejowym Kobyłka Osów. Tutaj w tym miejscu jest jeszcze na ujęciach z starym przejazdem kolejowym. Teraz już go całkowicie nie ma, bo wszyscy jeżdżą nowym wiaduktem. Kiedy nagrywałem ten film, jeszcze była możliwość jechania albo przez stary przejazd kolejowy, albo po nowym wiadukcie. Teraz tej możliwości nie ma, bo sam wiadukt kolejowy już częściowo jest rozebrany, chociaż to jeszcze będzie robione etapami przez najbliższy tydzień. No i tak wygląda i tak właściwie się zakończyła budowa. Więc co dłużej mówić, do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Oczywiście sobie żartuję, dokładnie w dzisiejszym filmie zobaczymy, jak to wszystko w tym miejscu wygląda i co się zmieniło i jakie były główne założenia tego projektu. Najważniejsze to oczywiście zrobienie bezkolizyjnej przeprawy pomiędzy samochodami a pociągami. I to się udało w tym miejscu zrobić. Jak widzicie, jest nowy przejazd, nowa przeprawa. Co prawda prowadzi wśród domków jednorodzinnych na dalszym odcinku, które za chwilę zobaczycie. O tyle na dużą zaletę jest oczywiście to, że nie ma żadnego kontaktu pomiędzy samochodem a pociągiem. W ten sposób pociągi mogą tutaj przyspieszyć, jeździć z większą prędkością dopuszczoną, jeżeli chodzi o pociągi dalekobieżne, a same samochody mogą jeździć po jednym pasie w każdym kierunku, jak i również i piesi, i rowerzyści mają teraz swoją oddzielną część. Nie mają wspólnego chodnika, teraz mogą wszyscy korzystać ze swojej oddzielnej części. Pomijając to, oczywiście powstały nowe nasypy, drogi dojazdowe czy ronda i przybudowano ulice przyległe, które będą teraz pełnić rolę głównej ulicy w tym miejscu. Wcześniej była to po prostu trasa przez sam środek prosto jadąc, teraz to się trochę zmieni, bo na samym rondzie też jest to ciekawe tutaj zrealizowane. Rondo północne, które w tym miejscu widzimy, wygląda następująco. Rondek rondo, 4 zjazdy typowo, są przejazdy rowerowe, przejście dla pieszych, nie wszędzie, nie przez każdą ulicę, ale ważne jest to, że nie ma stąd wjazdu w ulicę Legionów Polskich. To możecie zobaczyć tę ulicę teraz po prawej stronie najbliżej ekranu. Czemu nie ma wjazdu? Bo sama ulica jest jednokierunkowa i plan był taki, aby po prostu nie wprowadzać dużego ruchu na tą prostą ulicę bezpośrednio dla mieszkańców. Taki był cel i dlatego też jest tylko wyłącznie wylot z tejże ulicy jednokierunkowej na rondo, a wlotu w tą ulicę nie ma. No już pomijając to oczywiście, że sama ulica jest jednokierunkowa. Jeżeli będzie kiedyś zmiana granic ruchu, jest możliwość pozostawienia i tej zmiany. No po prostu na samym rondzie zjazd jest wybudowany, tylko teraz całkowicie nieużytkowany i z tego co wiem już teraz tam postawione są betony. Mało tego, na dalszym odcinku jest lewoskręt w dalszą część Jakuba Jasińskiego. Ta ulica została tak trochę wykręcona względem pierwotnego przebiegu, bo teraz skręca w bok w kierunku ronda. No i tutaj mamy duży wprowadzony nowy ruch pomiędzy właśnie te domki jednorodzinne, którego wcześniej tutaj nie było. Wcześniej samochody jechały prosto, teraz nagle wjechały w osiedle. Mieszkańcom to się nie podoba, czego byłem sam świadkiem podczas zmiany organizacji ruchu. Mieszkańcy wyrazili swoją opinię podczas zmiany. Zmiana organizacji ruchu, która właśnie w tym miejscu się znajduje na tym skrzyżowaniu. Jak widzicie, no samochody jeszcze niekoniecznie przestrzegają nowych przepisów i nowego układu drogowego. Jak to się mówi, jadą na pamięć, nie patrząc na znaki. Co miałem okazję widzieć w tym miejscu przez dosyć długi czas. Natomiast tutaj tak jest specjalna organizacja ruchu, ponieważ są jeszcze malowane pasy na świeżo. Ja byłem podczas samego uroczystego otwarcia, powiedzmy. To było w formie konferencji. I wtedy jeszcze nie było pomalowanych pasów i jeszcze był całkowicie zamknięty wiadukt. Chwilę później było wszystko pomalowane, odwrócone znaki i można było liczyć samochody jadące źle, niezgodnie z prawem. Tutaj też możecie zwrócić uwagę, że jednak została zrealizowany tutaj ciąg pieszo-rowerowy łączący nowe rondo z Napoleona, z tym, że ten ciąg pieszo-rowerowy ma również przejazdy bezpośrednio przez ulicę
przez tutaj dwie ulice, natomiast problem jest taki, że te przejazdy rowerowe nie mają niskiego krawężnika, to znaczy trzeba zeskakiwać właściwie rowerem, a później wskakiwać ponownie na krawężnik. Nie wiemy na razie na ten moment, czy będzie to jeszcze zmiana względem projektu, bo w projekcie nie było po prostu tam obniżenia i tak to wszystko wygląda. A tutaj dalej widzimy ścieżkę rowerową z przejazdami, która się kończy w polu, a właściwie w lesie. Dlaczego? No w przyszłości jest planowane doprowadzenie tej jakiej obwodnicy właściwie kobyłki w taki sposób, aby można było na spokojnie stąd wjechać na samą trasę szybkiego ruchu, która w tym miejscu się tutaj obok znajduje, czyli bez ósemkę. Na razie nie wiemy, kiedy ta ulica powstanie, raczej nie szybko, ale jak coś tutaj z ronda i z wiaduktu jest oczywiście już przygotowany specjalny zjazd i również ze ścieżką rowerową, co oczywiście cieszy. Tu jeszcze raz możecie zobaczyć zamknięty wlot w Legionów Polskich i lecimy na drugą stronę wiaduktu, żeby zaobserwować, co się dzieje po drugiej stronie, przy drugim rondzie, który tam się oczywiście też, że znajduje. Sam wiadukt, no tak jak powiedziałem, ma po jednym pasie w każdym kierunku, część dla rowerzystów, część dla pieszych i właściwie tyle. Nie ma żadnych schodów specjalnych do normalnego użytkowania po jednej i po drugiej stronie przy krańcu wiaduktu. Sam wiadukt jest no, całkiem długi. Sam wiadukt ma długość 60 metrów, jest szeroki na 7 metrów, jeżeli chodzi o jezdnię. No i najważniejsze, sama inwestycja kosztowała 31 milionów złotych. Na samym otwarciu do użytku była pani burmistrz Kobyłki. Dowiedziałem się ciekawostki, że ta inwestycja owszem powstała teraz no całkiem szybko. Wiadomo, musiała się skończyć w tym roku i na pewno przed październikiem. Natomiast ważne jest to, że inwestycja się zakończyła, ale długo trwał proces realizacji i przygotowania do tej inwestycji. Kobyłka walczyła długo też z protestami w tym miejscu a propos tej inwestycji i ostatecznie powstała. Natomiast sam proces, z tego co pamiętam, to ponad 12 lat, żeby ten wiadukt w końcu w tym miejscu powstał. No nie będę ukrywać, że długo, chociaż tramwaj na Winnicę jeszcze dłużej powstawał od planów, ale długo faktycznie czekała Kobyłka na pierwszy swój bezkolizyjny przejazd z torowiskiem w tym miejscu. Na szczęście w końcu im się udało. I oczywiście to nie tylko i wyłącznie jedna inwestycja w tym miejscu. Również powstaje tunel w Kobyłce, o którym będziecie mieli film niedługo, bo miałem okazję być ponownie w tunelu również i zobaczyć, jak tam to wszystko powstaje. Tymczasem, zanim dojdziemy do tunelu, to oczywiście jeszcze sobie poobserwujmy, co w tym miejscu możemy zaobserwować. Sam nowy wiadukt, jak widzicie, znajduje się w tym miejscu. Są przejazdy i po jednej, i po drugiej stronie torowiska. Także jeżeli PKP będzie chciał tutaj dobudować jeszcze 4 tory, to na spokojnie jest miejsce. Ale bardziej chodzi oczywiście o drogi dojazdowe i lokalne, jeżeli będą chciały być dobudowane w okolicy, jeżeli przypadkiem lasy będą wycinane, jakieś inne zabudowania w tym miejscu będą powstawać. Oczywiście nie jestem za tym, ale jak coś jest możliwość, sam ciąg tutaj, sama ścieżka rowerowa w tym miejscu będzie jeszcze połączona, a tutaj widzimy od dołu, jakby na cała konstrukcja wiaduktu. Z ważnych jeszcze informacji to jest oczywiście likwidacja samego przejazdu kolejowego, o której za chwilę jeszcze trochę więcej opowiem, jak będziemy się bliżej jego znajdować, bo sama budowa powinna się zakończyć w te wakacje, właściwie w tym miesiącu i więcej tu się już nic nie będzie działo. Jak się zakończy oczywiście całkowicie inwestycja, ja tutaj ponownie pojawię się za 2 miesiące i nagram podsumowanie całej tej inwestycji, bo jeszcze nie został zlikwidowany w całości przejazd kolejowy, ogrodzenie nie pojawiło się i tak dalej, więc jeszcze, jak dla mnie, inwestycja jest oczywiście w całości niezakończona, a ja podsumowuję tylko inwestycje, jeżeli w całości są gotowe. Także jeszcze trochę przed nami. No i tak to wygląda. Intop tutaj ładnie sobie wywiesił oczywiście swoje tabliczki, żeby było wiadomo, kto to budował. No i zobaczmy sobie jeszcze z drugiej perspektywy, jak wygląda ta drugie rondo. Drugie rondo jest o wiele ciekawsze, jeżeli chodzi o infrastrukturę rowerową i ogólnie o to, co tutaj zostało zrealizowane, ponieważ tutaj ulica Poniatowskiego jest trochę inaczej zrobiona, to znaczy są pasy rowerowe po jednej i po drugiej stronie ronda, więc również na rondzie musiało być zrealizowana organizacja ruchu dla rowerzystów, tak aby rowerzyści na spokojnie mogli wjechać na wiadukt i przejechać dalej Poniatowskiego, więc powstały dosyć ciekawe węzły, jeżeli chodzi o przejazdy rowerowe dookoła całego ronda, mało przejść dla pieszych, no ale dosyć to ciekawe zostało zrealizowane i według mnie całkiem płynnie rowerzyści będą mogli funkcjonować z tego ronda bez jakichś większych utrudnień i bez konieczności wjeżdżania i włączenia się w ruch okrężny na samym skrzyżowaniu, jeżeli tego nie potrzebują. Natomiast sam przejazd kolejowy, który teraz widzimy na ujęciach, został zamknięty właściwie chyba z godzinę później, po tym jak został oddany do wiaduktu, oddany do użytku wiadukt. No i tak, mamy tutaj tabliczkę, znaczy mamy informację, że przejazd jest już nieczynny. Co prawda po złej stronie, ale po drugiej stronie ulicy była już po dobrej stronie ulicy postawiony znak, że jest zakaz wjazdu. Co to oznacza? Oznacza to, że większość kierowców
osób niezgodnie z przepisami i niezgodnie z prawem przejeżdżała cały czas przez przejazd kolejowy, pomimo tego, że oficjalnie już to była droga zamknięta i tylko i wyłącznie dla służb PKP był wjazd. Tą tabliczkę zresztą za chwilę zobaczycie, będziecie mogli sobie teraz zaobserwować, jak samochody łamią przepisy. To jest tylko i wyłącznie jazda na pamięć, no i oczywiście na skróty. Nie będę ukrywać, że starym przejazdem kolejowym dużo bardziej na skróty dało się dojechać do rejonów w kobyłce osów. Natomiast nowym wiaduktem się jedzie więcej na krągło. Rowerzyści na pewno są też niezadowoleni, bo muszą jechać do góry, pod górkę. Natomiast no jest to oczywiście o wiele bardziej bezpieczne rozwiązanie. No i najważniejsze, nie trzeba stać na rogatkach, żeby przejechać, po prostu się jedzie górą. Nie trzeba czekać, aż pociąg będzie musiał przejechać. No i to jest chyba największa zaleta, bo w ten sposób nie będą tutaj powstawać korki tutaj i w samej kobyłce, gdzie powstaje jeszcze tunel. Tutaj oczywiście przy okazji jest całe wspaniałe P plus R kobyłka osów, które się tutaj znajduje. No i obok właśnie tego P plus R możemy zobaczyć już nową tabliczkę i właściwie nowe zamknięte, znaczy stare zamknięte przejazd w tym miejscu. O, tutaj macie tę tabliczkę, właśnie nie dotyczy służb PKP, jest to zlokalizowane w tym miejscu, a samochody, jak widać, przed chwilą tam dwa przejechały i spokojnie jeszcze zaraz jakieś kolejne przejadą. Więc jak widzicie, to całkowicie kierowców nie interesuje, większość jeździ na pamięć, czego ja oczywiście całkowicie rozumiem, bo to zostało zrobione z chwili moment, z dnia na dzień, ale jednak trzeba patrzeć na znaki i na to, co w tym miejscu się znajduje, więc no tak to wygląda. Sam przejazd kolejowy całkowicie znika, w tym miejscu nic nie pozostanie po nim. Sam wylot od Biedronki będzie po prostu takim lekkim podjazdem pod nowy płot, który powstanie. Od drugiej strony po prostu będzie ucięta ulica. No i ważne, najważniejsze, co trzeba powiedzieć o tym, to to, że będzie pociągnięta siatka i płot 2,5-metrowy w miejscu, gdzie wcześniej była możliwość przejścia z jednej na drugą stronę, tak aby piesi nie przechodzili przez torowisko, pomimo tego, że mają obok przejście podziemne. Wiadomo, pieszy jak zawsze będzie chciał po prostu przejść jak najkrócej, na skróty, nie chodząc do góry, do dołu, i towarzyści pewnie też by najchętniej chodzili nawet po to, tak, bo nie musieliby wjeżdżać rowerem na górę. Dlatego będzie tutaj wygrodzone specjalnie to w ten sposób, aby taka możliwość nie pozostała. Sam budynek od starego przejazdu kolejowego został już najprawdopodobniej, jak oglądać ten film, zlikwidowany i go tam nie ma, a same przejazdy kolejowe, jeżeli chodzi o tą nawierzchnię, która się znajduje pomiędzy torami, a właściwie w torach, będzie to likwidowane w nocy, w różnych wyłączeniach ruchu, w środku nocy i do końca miesiąca właściwie ta cała inwestycja powinna być gotowa. Jak widzicie, same przejście dla pieszych już zostało pomalowane, ostatnie elementy, ostatnie fazy i wszystko wygląda jak powinno, więc właściwie sam nowy wiadukt jest na swoim miejscu i wszystko w tym miejscu łączy się w jedną całość. Oczywiście to nie jedyna inwestycja, która w tym miesiącu się ukończyła i jest elementem w ramach tego PKP, a właściwie miasta i PKP razem chcą zlikwidować przejazdy w poziomie szyn z pociągami i samochodami. Teraz właśnie został oddany do użytku nowy wiadukt w kobyłce osów, a ostatnio został oddany do użytku sam tunel w Legionowie i o nim też niedługo będziecie mieli film. Już tego nagraliśmy z Sykutem i na dniach powinien się pojawić, ale na dniach też będzie film z Warszawy Zachodniej i to całkiem ciekawe, bo wszedłem tam, gdzie zazwyczaj ludzie nie wchodzą, czyli do podziemi i w różne inne miejsca, i też wam opowiem ciekawostki o graffiti, muralach i innych ciekawostkach. Tymczasem, jeśli taki film wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek, i też dzięki temu wtedy zobaczycie całe podsumowanie, jak krok po kroku powstawał ten nowy wiadukt w kobyłce osów. Tymczasem kolejne materiały już w kolejnych dniach. Cześć!